Doktor Mirosław Oczkoś, specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego, przedstawiciel warszawskiej elity. Warszawki, tak no, twierdzi pan prezes? Z, z panem prezesem do szkoły nie chodziłem ani na studia, także nie wiem. Ja na pewno jestem, urodziłem się w Strzegomiu, znaczy Dolny Śląsk i pozdrawiam Strzegom, to jest moje ukochane miasto. I Warszawa jest moim drugim ukochanym miastem. Natomiast. No, też studiowałem i uczę na uczelni pana profesora, czyli Szkołę Głównej Handlowej w Warszawie. Mm. Prowadzę zajęcia i. O, no, to i... jeszcze miał szkołę. Yy... On jeszcze miał SGPIS, tak. Jak to to -PiS. może to, no właśnie, SG SGPIS. Planowania i statystyki, SG tak. SGPIS. Tak? PIS, o. PiS. O, no widzi pan. Wszystko, Wszystko się jasne. wyjaśniło. Dobrze, zaczynamy po kolei. Spadek inflacji w dół. Mówi prezes Glapiński. Ja rozumiem, że po prostu teraz mamy spadek inflacji w górę i to wiele by wyjaśniało. No tak, poza tym tam jest jeszcze dodatek na łeb, na szyję, mm. żeby było jasne. Mm -hmm. Na łeb chyba przede wszystkim. Pytanie, jak to potraktować? Czy rzeczywiście jako taki rozbiegówka do świątecznych pisanek, kraszanek, czyli świątecznych jaj, czy I... mm, jednak, ponieważ to nie jest pierwszy taki występ, to jest już Do no z kolei. Tak, ja staram się, żeby kupić wszystkie sezony na, na, na jakimś nośniku. Natomiast pytanie jest takie, bo my możemy to zostawić na poziomie żartu. Tylko to są Nie na, to chyba. są nasze pieniądze nasze życie, nasz kraj, nasz budżet. I nawet jeżeli tutaj y, y, pan profesor ma taki chyba y, 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 to się strumień świadomości mu się włącza. Czasami tak jest, że się... I ktoś jest starszy, nie wypełniając wieku oczywiście, y, ten wraca bardziej do dzieciństwa. I ja mam takie wrażenie, jakby jemu się otwierały różne poszczególne przedmioty, że dzisiaj coś o przyrodzie powiem, dzisiaj z fizyki, co zapamiętałem z klasy szóstej, a może z to geografii. Jakieś klimaty. Tak, to są takie... że to Wyrzuca, że ta szuflada wyrzuca nie wiadomo co. Mhm. Czyli bęben maszyny nosującej nie jest pusty. Chociaż może sprawić wrażenie, i czasami wyrzuca coś, co. Plus jest taki dla pana profesora, że na spokoju to robi. Że on tutaj się nie podnieca. Natomiast jest kilka diagnoz, które są niepokojące. Dlatego, że to jest przedstawiciel obozu władzy. Ja pamiętam, mówi o tym, że jeżeli wygra opozycja, to to będzie tragiczny scenariusz. Tak, totalnie stuprocentowy polityk. Przy czym jeszcze a nie kłamie. niezależny szef banku centrum. Przy czym jeszcze kłamie. Nie mija się z prawdą. Kłamie, mówiąc o tym, że poprzednio było jedno stanowisko, że to był autorytaryzm że teraz dopiero jest pluralizm, pluralizm, czyli ta wiarygodność jest naprawdę nieduża. Ja pamiętam pana profesora, po raz pierwszy go zobaczyłem, pana prezesa, jak palił kukłę Lecha Wałęsy, idąc w pierwszym rzędzie z Jarosławem Kaczyńskim. Mhm. To taki flash, który pamiętam z początku, początku 90. kiedy się uczyłem tego marketingu politycznego, jeszcze nie wiedziałem, czym się będę zajmował i tak dalej. W związku z tym ta droga, która jest, plus wyniki, które osiąga prezes Grapiński, no to do śmiechu trochę nie ma. Natomiast jest taki etap u ludzi, że w pewnym momencie już w zasadzie ręce opadają. No bo, żeby to komentować merytorycznie, to myślę, że wszyscy musieliby sobie powywać włosy z głowy, bo co tu komentować? Że żyłem zawsze biednie, no na rękę dostaję 600 tysięcy, to w zasadzie żadne pieniądze, można jeść kapustę, etc., co wszystko mm -hmm. wiemy. płaskowyż się tam coś jeszcze i tak dalej. To jest taki. taki no, up Polska mógłby go oczywiście zatrudnić i byłby naprawdę czołowym tym, tym. Natomiast gdyby nie był prezesem Narodowego Banku Polskiego, który jeszcze przez ileś lat będzie decydował o tym, jak to wygląda. I pytanie jest jeszcze takie, bo pierwsze trzy takie konferencje w poprzednim roku, na przykład, albo tam, można powiedzieć, wypadek przy pracy. A ewidentnie już pan prezes musi wiedzieć, że to tak funkcjonuje, czyli on robi to z premedytacją w tej chwili. Albo musi się to podoba, uwielbia występować, mm -hmm. znamy takich, tak, tak, którzy oczywiście. mają parcie tak na szkło, parcie, no na mikrofon, na szkło, na, na coś jeszcze, bądź towarzystwo jego, z jego otoczenia politycznego mówi świetnie, ale im pokazałeś, po prostu jedziesz dalej, no i on jedzie dalej. No. Taka bańka. Po prostu żyje tak, w bańce, albo tak, jest utrzymywany w pewnej tak, bańce tak. i wydaje mu się, że być może... I w zasadzie, bo, bo, no dobrze, tylko bo wystarczy... zestaw jest strasznie duży. Mówię, no od małp tam średnio kształtnych, zdaje się, wczoraj coś takiego było, no właśnie po kapustę zamiast cytryny. No tylko problem polega na tym, że to jest osoba, która jest stuprocentowo zaangażowana w politykę tak. i w tej chwili, wczoraj po raz pierwszy aż tak wyraźnie... Adam Glapiński włączył się w kampanię wyborczą, tak. to znaczy zaczął tłumaczyć Polakom, że jeżeli zagłosują na kogoś innego niż PiS, to będzie oznaczało tragedię. Tak, totalitaryzm, totalitaryzm autorytaryzm i no w ogóle... No i to już się robi niebezpieczne po prostu. To jest szczucie na opozycję. Trzeba mówić prosto, no tutaj jeżeli się straszy w ten sposób... Tak jak mówię, no jeżeli dla pana Adama Napińskiego to, co było po 1989 roku, było totalitaryzmem czy autorytaryzmem, no to teraz pytanie, co jest teraz? Mm -hmm. To, że jest kilkanaście stacji radiowych i jeszcze i kilka możliwości porozmawiania z dziennikarzami, którzy nie są uwikłani w rządowe różne sytuacje bądź orlenowskie, to jeszcze nie znaczy, że to już jest demokracja. To wręcz, panie prezesie, no to nie no trzeba przeczytać jeszcze raz definicję, na czym polega pluralizm, jeżeli chodzi o media. Natomiast media rządowe, gdzie nie ma żadnego przekazu, który były pozytywny dla opozycji, plus tak? No to, to o wiemy. Natomiast jestem też zdziwiony. Musi ciśnienie e, mocno rosnąć, skoro pan prezes aż tak mocno e, mówi wprost. Nie, nie tam jakaś de, dezawuacja, że być no. może, a, a coś tam się wydarzy, tylko mówi wprost. Opozycja jak dojdzie do władzy, to będzie totalitaryzm. Jeden z naszych widzów tutaj przed sekundą tak. pisał, że po wyborach będzie piskon. To już mamy nazwę dla y, koalicji. No, ewidentnie na fali Konfederacja, tylko pytanie, jak pan Mencen no bardzo sprawny, teoretycznie w mediach społecznościowych, mógł dopuścić do no, takich, a nie innych spotkań z dziennikarzami, gdzie właściwie okazało się, że wszystko, co mówi, po prostu no, totalnie sobie z tym nie radzi. Że nie zna statystyk, nie zna badań, ze wszystkiego praktycznie się wycofuje albo na pytania odpowiadać nie chce. Czyli tu jest lwem, a tutaj takim lwiątkiem bezzębnym dość jeszcze chyba nawet. Czy ja bym to może... No, ale, no to jak? No proszę proszę. Nie, bo to jest, to jest coś takiego jest. Pan Mancer uwierzył w swoją propagandę. To się czasami tak dzieje. No ale to, proszę zobaczyć, 13%. Na, 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 no do, no ale uwierzył. dlatego uwierzył. No. Dlatego uwierzył. Zobaczył, że skoro można wyciąć film na e, medium społecznościowym jednym czy drugim i wtedy jest mędrcem świata i zna odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, łącznie z tym, jakie jest najszybsze zwierzę na świecie, to gepard. I nagle przychodzi do studia, gdzie staje pytanie, na przykład, e, nie wiem... E, na i, jakiej i, zasadzie i, można zlikwidować podatki w Polsce? Tak, ile, ile trwa, trwa ciąża słonia, na przykład, prawda? I okazuje się, że tutaj te braki wychodzą. I to było widać w kilku programach, że się niecierpliwił, że na twarzy, no bo to mika twarzy pokazuje zawsze i oczy, że jest zdenerwowany, bo jest nie apropo I wychodzi na to, że ten król, lew, jest bardzo nagi tak, w tym wszystkim. Czyli wraca do domu i mówi: pójdź mi to, nie, bo coś takiego jest. Ale to jest ta konfrontacja. Natomiast ludzie nie wolno przecież też zabraniać, słuchamy fleszowo. I telewizji, Przysłowo, i, i tak. tak Gdzieś coś się obija. o polityka. Jedyne co może pogrążyć jeszcze dosyć mocno Konfederację, to jest przyłączenie się mentalne Leszka Balcerowicza. Z... Dziwię się panu ja profesorowi. Pana, pan profesor. no, znaczy nie załamał przede wszystkim, bo ja bardzo cenię pana profesora za to, co zrobił po 80, 80 roku. Wbrew temu, co mu się zarzuca, to istniejemy i jest taki kształt, jak jest dzięki niemu. No to zaraz tutaj za 3 2 1 tak. start. Dobrze. Idzie jedna pana. Tak. Natomiast to co teraz robi jest szkodliwe. Jest przeciwskuteczne. Nie ma świata idealnego. I te wszystkie liberalne rzeczy, o których pan profesor mówi, być może gdzieś funkcjonują. Natomiast tak się nie wygrywa wyborów. To jest po pierwsze. A po drugie, być może no, też pan profesor zmienił swoje widzenie, bo jeszcze jest piątka konfederacyjna, która jest. Tam się konfederacja podzieli pewnie po prostu. No, no i się już dzielą. Pan Krzysztof Bosak, siedząc tutaj z ręką na sercu, powiedział, nie ma opcji, że pójdziemy w koalicję z PISem. O, to pan Kaczyński też mówił, że nigdy nie będę premierem, jak mój brat zostanie prezydentem. Ale wie pan, Bosak ma doświadczenie Ligi Polskich Rodzin i tego, czym się skończyła koalicja z PISem. Być może, partii, więc tak myślę, jest. Że to jest bardzo inteligentny człowiek, więc on, jak sądzę, Na pewno nie można zarzucić Konfederacji, wszystko. że mają nieinteligentnych posłów. Mhm. Czy tych, czy byłych, no bo no tutaj też jest ten podział. Natomiast pytanie jest takie, jak długo się biegnie i do czego się dąży, tak? I tu może się okazać, że mm, zanim dobiegną, to już nie będą razem. Mm -hmm. Natomiast, tak jak mówię, pocałunek Almanzora. Pan... Dobrze. Troszkę przyspieszamy, bo tu czas nam ucieka. Ostatnia rzecz dotycząca tak. Konfederacji. Pana zdaniem, oni dociągną takie poparcie? No bo... właśnie, no, o, tym, o tym mówiłem właśnie, że no wydaje właśnie mi się, ja wiem, że, że, że no nie... nie dociągną. Właśnie o to mi chodzi, bo Pan nie odpowiedział tak, tak wprost na moje Nie dociągnął. Nie dociągną. nie dociągną. Jeżeli codziennie mówi się, że y, opozycja to są ludzie, którzy są nie Polakami, tylko unijczykami, że są zdrajcami, to jakiś, jakaś część ludzi w to uwierzy. Więc wszystkie te zmiany plus y, to zdominowanie mediów publicznych powoduje, że my właściwie nie mamy w Polsce szansy na uczciwe wybory i dlatego te wybory muszą być. Tak naprawdę, nie wiem, rewolucją, rewolucją głosujących, którzy to zrozumieją, którzy pójdą i tą kartą do głosowania jednak spróbują tę władzę, która obejmuje coraz więcej obszarów w naszym życiu, odsunąć od, od rządzenia, dlatego że to jest zasada, która zawsze funkcjonuje w systemach autorytarnych. Im dłużej rząd autorytarny jest przy władzy, tym jest bardziej autorytarny, dlatego że coraz więcej obszarów zagarnia, bo ma coraz więcej czasu, żeby to państwo pożreć w pewnym sensie i uczynić swoim. Więc jeżeli tego nie przerwiemy teraz i będziemy mieli trzecią kadencję PiSu, to będzie jeszcze trudniej za te cztery lata yy, naprawić to wszystko, co zostało zepsute. E, tak, jeszcze uzupełniając kwestię wpływu mediów rządowych na polskie społeczeństwo, nie wiem, czy pan zapoznał się z takim sondażem, z którego wynika, że jedna czwarta społeczeństwa uwierzyła w to, że opozycja będzie chciała nas karmić robakami po wyborach. I to jest autentyk. Nie, zupełnie mnie to, to nie, nie dziwi. jest autentyk. To jest Zupełnie mnie to nie dziwi, dlatego że. My mamy być może taką tendencję, żeby patrzeć na tę propagandę z perspektywy znowu y, wielkich miast, y, osób, które potrafią myśleć krytycznie, które rozumieją, że to jest jedna wielka bzdura. Natomiast nie wszyscy mają taką możliwość, zwłaszcza jeżeli jedynym kanałem informacji, które uzyskują są informacje od propagandowej telewizji rządowej. To y, wolność mediów jest warunkiem praworządności także. To, to nie bez... Nie bez kozery, my nazywamy dziennikarzy państwa czwartą władzą, bo to jest też władza, która tak samo jak sądy, jak władza trzecia kontroluje rządzących, a nieraz nawet bardziej jest w stanie to zrobić. Zwłaszcza współcześnie, gdzie informacja i media mają ogromną moc. W związku z tym, yy, przejęcie mediów publicznych i sączenie tej trucizny w głowę Polaków jest tak samo ważne. Kto wie, czy nieważniejsze niż nawet przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, czy te zmiany w prawie wyborczym. To jest jeden wielki skok na państwo który ma na celu utrzymanie przy władzy ludzi, którzy Polsce szkodzą. Profesorze, kończąc już, pan e, użył takiego sformułowania, że potrzebna nam jest rewolucja przy urnach wyborczych. Tylko jak ludzi przekonać e, do konieczności tej mobilizacji, jeżeli oni zewsząd, od nas dzisiaj także, usłyszeli, że te wybory prawdopodobnie nie będą uczciwe? Jeżeli słyszą, że ta ośmiornica polityczna swoimi mackami właściwie przyciągnęła już wszystko, co się da, no to jak przekonać ludzi, że warto do tych urn wyborczych pójść i że oni rzeczywiście mogą mieć realny wpływ na to, co się będzie działo? To bo oni słyszą takie, a nie inne tezy i mówią, a po co mi to wszystko to i tak nic nie zmieni? To, to, to nie jest konkluzja tego, co mówię. Znaczy powiedzenie o tym, że trzeba iść do urn, dlatego że tam będzie miała miejsce rewolucja, wynika z tego, że jest wiele możliwych przegranych, jedne większe, drugie mniejsze i jest także wiele możliwych wygranych. To nie jest tak, że te wybory są stracone. Tak jeżeli obecnie na wyborców bardzo dużo rzeczy ma wpływ i my nie wiemy dokładnie co będzie w październiku. Co będzie po wakacjach, jak będzie wyglądał świat, jak będzie wyglądała nasza gospodarka. Więc nawet jeżeli niektórzy teraz ludzie tracą nadzieję, jeszcze wiele się może zmienić. Po drugie, jak mówię są różne przegrane i różne wygrane. Może zdarzyć się tak, że y, zarażenie państwa przez pis w w jakimś momencie doprowadzi, nie wiem, do większości konstytucyjnej. Tak? Jeżeli w Polsce większość konstytucyjną miałby PiS i Konfederacja wspólnie, gdzieś tam w przyszłości, to to jest absolutny koniec dla Polski. Moim zdaniem to oznacza na przykład wyjście z Unii Europejskiej. To także jest rzecz, o którą trzeba walczyć. Poza tym, jeżeli PiS dostanie jasny sygnał, że opozycja jest silna, jeżeli będziemy mieli dużą reprezentację, nawet w przypadku przegranych wyborów, to to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy opozycja jest nikła i słaba. Sytuacja w Senacie, którą mamy obecnie, w którym większość ma opozycja, pokazuje, że to jest ważny element kontrolowania tego, co robi PiS. Krótko mówiąc, Wie pani, jeżeli nawet PiS wygra te wybory na jesieni, ale wygra niewielką liczbą głosów, jeszcze będzie musiał naoszukiwać być może, żeby wygrać, to to jest wyraźny sygnał ze strony społeczeństwa, że ono patrzy na to, co się dzieje i że pozycja Prawa i Sprawiedliwości wcale nie jest taka stabilna, jakby im się wydawało. To także jest ważne. My być może będziemy musieli się nauczyć żyć w tej trzeciej kadencji z władzą, która nadal próbuje nas oszukać, ale to na ile będziemy silni wynikiem wyborów, tak? na ile będziemy w stanie tę władzę kontrolować, tak? Także ma znaczenie. Krótko mówiąc, nawet jeżeli ktoś oszukuje, jeżeli my jesteśmy zespołem piłkarskim, powiedzmy, który wie, że sędzia jest przekupiony i że boisko jest nierówne, to musimy wyjść i grać, dlatego że po pierwsze, jeżeli będziemy bardzo dobrzy, to możemy wygrać, a nawet jeżeli przegramy ten nierówny mecz, to styl, w jakim to zrobimy, także ma znaczenie. W związku z tym do tych urn trzeba iść i trzeba zachęcać ludzi, bo tutaj naprawdę, naprawdę żeby nie używać wielkich słów, chodzi o, o przyszłość. Polski, naszych dzieci, bo dzieje się naprawdę bardzo źle i jeżeli będzie się tak działo jeszcze dłużej, no to wszyscy tego pożałujemy. Krótko mówiąc, nie możemy tracić ducha, bo jak mówię, jest wiele różnych przegranych i wiele różnych wygranych, i chodzi o to, żeby walczyć o ten najlepszy rezultat do końca z wiarą, że on naprawdę może być dobry.